Dana jest macierz D i macierz B. I pytanie brzmi: czy istnieje macierz DB? D razy B. Czy iloczyn macierzy D i B jest określony, albo inaczej zdefiniowany? Zastanówmy się nad tym. Macierz D ma trzy kolumny i trzy wiersze, czyli jest to macierz 3 na 3. I macierz D chcemy pomnożyć razy macierz B, która jest macierzą 2 na 2. Jedyny przypadek, kiedy jesteśmy w stanie zdefiniować, określić jednoznacznie mnożenie macierzy i wynik takiego mnożenia, to taki przypadek, kiedy te dwie wewnętrzne liczby są takie same, czyli kiedy liczba kolumn macierzy D jest równa liczbie wierszy macierzy B. W tym przykładzie tak nie jest. Te dwie liczby są różne, więc mnożenie tych dwóch macierzy nie jest określone. Możemy potocznie powiedzieć, że jest niemożliwe. Odpowiedź brzmi, nie. Następny przykład. Pierwsza macierz to macierz 2x1. Można też powiedzieć, że jest to wektor. Wektor to macierz jednowymiarowa. B również jest macierzą o wymiarach 2x1. Również jest to wektor. Jeżeli macierz ma tylko jeden wiersz albo tylko jedną kolumnę, to jest to wektor z definicji. Ale to jest film o macierzach, więc na wektory też będziemy mówili macierze, bo każdy wektor to macierz jednowymiarowa. Czy można określić sumę C plus B? Suma macierzy istnieje tylko wówczas, kiedy dodawane macierze mają takie same wymiary. Mają taką samą liczbę, zarówno kolumn, jak i wierszy. I te dwie macierze mają takie same wymiary. I bardzo dobrze, że mają, bo przy dodawaniu macierzy dodajemy odpowiadające sobie wyrazy. Czyli górny wyraz wynosiłby 4 plus 0, czyli 4, a dolny minus 2 plus 0, czyli minus 2. Czyli suma tych dwóch macierzy byłaby taka sama jak macierz C. Ale pytanie brzmi, czy takie działanie jest określone? Oczywiście, że jest, bo obydwie te macierze to macierze 2 na 1. Odpowiedź brzmi tak. I jeszcze jeden przykład. Tak jak w pierwszym przykładzie, czy iloczyn macierzy A i E jest określony? Zapiszmy to działanie. Macierz A to macierz 2 na 2, Macierz E ma jeden wiersz i dwie kolumny, czyli jest to macierz 1 na 2. Liczba kolumn pierwszej macierzy musi się równać liczbie wierszy drugiej macierzy. Macierz A ma dwie kolumny, a macierz E ma jeden wiersz. W takim razie iloczyn tych dwóch macierzy nie jest określony. Te dwie liczby, te dwa wymiary musiałyby być takie same. Ale co jest ciekawe, to to, że jeżeli odwrócimy kolejność, czyli będziemy chcieli wyznaczyć iloczyn E razy A, to zobaczmy, co się stanie. Macierz E ma wymiary 1 na 2. Jeden wiersz razy dwie kolumny, a macierz A ma wymiary 2 na 2. Dwa. dwa wiersze razy dwie kolumny. I w takim razie taki iloczyn jest zdefiniowany, jest określony. Macierz E ma dwie kolumny i taką samą liczbę wierszy ma macierz A. Ten przykład pokazuje, że mnożenie macierzy nie jest przemienne. Czyli że kolejność przy mnożeniu macierzy ma znaczenie. Ale pytanie brzmi, czy iloczyn macierzy A i E jest określony? Nie. Nie jest określony.